Rozpoczęło się spotkanie Akropolu z Gestą, hurtownią budowlaną. Za chwilę podam Państwu składy zespołów. Rafał Żochowski strzelił pierwszą bramkę w dzisiejszym spotkaniu dla drużyny Gesty Hurtowni Budowlanej. Składy zespołów: Paweł Słaby z numerem 2, Piotr Tomaszewski z numerem 3, Mateusz Ziemieniewski numer 4, Robert Szarfański numer 5, Jacek Jasieniewski numer 7, Maciej Ostrowski numer 8, Ariel Jasieniewski numer 10, z 13 Łukasz Górbich, 14 Krzysztof Mazur, 15 Robert Kępiński, 16 Szymon Filnik, 17 Patryk Słupkowski, 18 Kamil Dyryk,
No i w bramce oczywiście Daniel Semrau i Maciej Brandt. Oni będą się tutaj prawdopodobnie zmieniać. Gdzie jest ta hurtownia budowlana. Z numerem 7 Patryk Winowiecki, 8 Rafał Żuchowski, 10 Damian Lonser, 11 Adam Kolmajer, 14 Bartłomiej Menger, 16 Patryk Olszewski, 19 Tomasz Wiśniewski, 20 Dawid Kulczyk, 22 Mateusz Orłowski, 24 Piotr Brachucki, 26 Mateusz Wiśniewski i 32 Marcin Kulewski, w bramce Krzysztof Dobrowolski. No i zobaczymy, Ziemieniewski, bardzo aktywny,
zawodnik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już za chwilę, kiedy to ten mecz zacznie wchodzić powoli w decydującą fazę. No i teraz, ależ ruszył, ależ walnął taki strasznie mocno w ścianę zawodnik. Drużyny Akropolu. Na szczęście mu się tam nic nie stało. Może teraz mówić właśnie o dużym szczęściu. No i mamy bramkę dla drużyny Akropolu. Słyszą Państwo ten krzyk radości. Druga bramka, zawodnik z numerem 8 to Marcin Ostrowski. Akropol wychodzi na prowadzenie, Akropol prowadzi 2-1. Mocno huknął Marcin Ostrowski. No i to oczywiście sprawiło. No, udanie tej akcji. No i... A... Jest faul? No i mamy bramkę dla drużyny Gesty. Hmm.
2-2, szybkie wyrównanie. Mateusz Orłowski. A asystował Patryk Olszewski. Zaraz to oczywiście Państwo zobaczą tutaj. Dobre podanie Olszewski do Orłowskiego. No i po dwa. No i wracamy do tego spotkania. No i mamy bramkę. Akurat nie trafiliśmy na bramkę, mieliśmy chwilowe. Mamy tutaj takie chwilowe problemy z mikrofonem, przez to przez pewne momenty Państwo nie mają dźwięku. Mam nadzieję, że teraz będzie już lepiej. No i za chwilę będzie wszystko ok.
No i kolejna próba, z której nic w tym momencie nie wyszło. Jest. No i mamy chwilę przerwy w grze. Już jednak Dobrowolski. Próbuje. No i mamy faul. Faulowany zawodnik Gesty. Będzie rzut wolny. No i to jest 5 fauli na koncie drużyny Akropolu. I rzut karny oczywiście dla drużyny Gesty. No i mamy bramkę. Pewny strzał w lewy róg bramki Rafał Żochowski. Mamy 3-3. Kolejne wyrównanie. Niezwykle emocjonujący, niezwykle ciekawy mecz. No i nie ma bramki. Tutaj doping jest naprawdę niezwykle głośny dla drużyny Akropolu. Co mogą Państwo słyszeć oczywiście w swoich głośnikach. No i koniec pierwszej połowy, 3-3.
Wracamy do meczu i mamy kolejną bramkę. Kolejna bramka dla drużyny Akropolu. Jest to czwarta bramka dla tej drużyny. A strzelcem z numerem 17 Patryk Słupkowski. Naprawdę niezwykle ciekawie, interesujący mecz. Naprawdę fajnie się go ogląda. No i zobaczymy, bo może tutaj drużyna jeszcze znajdzie tutaj swoją jakąkolwiek szansę. No i mamy faulowany zawodnik drużyny Gresty. Do 3 dla drużyny Akropolu. Za chwilę oczywiście podam Państwu sytuację w grupie, jaka tam ma miejsce. Przypomnijmy, że jest to spotkanie ostatnie w fazie grupowej. Później już oczywiście będziemy mieli fazy ligowe. Ale teraz faulowany jeden z zawodników Akropolu leży tam na placu gry. Thank you.
4-3. 15 minut, niecałe 15 minut do zakończenia tego spotkania. Ruszyli. Zawodnicy Akropolu, strata piłki. Przypomnijmy, że potem Wojownik Wapcz kontra drużyna z Jerzewa. Przepraszam, drużyna z oczywiście Ultimate Team Bydgoszcz, przepraszam Państwa. Bardzo serdecznie ten mecz po tym spotkaniu. I kolejna okazja, z której no próbowali tutaj, ale nic nie wyszło z zawodnicy. Akropolu, jest rzut rożny. Piłka wybita. No i próbują zawodnicy drużyny Akropolu wyjść tutaj jeszcze na to prowadzenie jeszcze większe. Ponieważ na razie, no, wygląda to na naprawdę bardzo zacięte spotkanie i ciężko będzie tutaj o te punkty, no ale teraz to co mówiłem, tak się stało. Jest piąta bramka dla drużyny Akropolu. Słyszą Państwo ten doping. Asysta Jasiniewskiego, a kto strzelił tą bramkę, za chwilę Państwu powiem, za chwilę oczywiście to zobaczymy. Zawodnik z numerem 8 pokonał Krzysztofa Dobrowolskiego, to Marcin Ostrowski.
No i po raz kolejny zawodnicy ekipy Akropolu, tym razem piłka trafia w słupek. No a mamy bramkę kontaktową dla Gesty. No i zobaczymy, jeszcze tutaj ten mecz będzie trwał. A tą bramkę po asyście, trzeciej asyście Olszewskiego zdobywa z numerem 19 Tomasz Wiśniewski. Jaka decyzja sędziego? Musimy czekać. Jest, był faul. Musimy jeszcze oczywiście poczekać. A mamy rzut rożny. Jaka decyzja sędziego? No, piłka wybita na rzut rożny. Przepraszam, na rzut rożny, no i potem po tym rzucie rożnym oczywiście wybita. No i jaka decyzja sędziego? Jest faul. Piąty faul drużyny Akropolu.
opuszcza plac gry kontuzjowany Mateusz Waśkowski. Mamy rzut wolny 5-3. Teraz tym strzałem tak próbowali trochę zaskoczyć się zawodnicy Akropolu, to się jednak nie udało. Nie, przepraszam, zawodnicy Gesty. Przypomnijmy oczywiście, że jest to mecz grupy E, no i Akropol, jeżeli ten mecz wygra, będzie na drugim miejscu w tabeli, będzie przed Gestą. Ale no i Akropol i Gesta spotkają się ponownie w drugiej lidze. Ten mecz w fazie rozgrywek drugoligowych oczywiście. No zobaczymy, do jakich grup zostaną dodani. Ponieważ jak wiem, będziemy mieli dwie drugoligowe grupy. Dowiemy się tego wszystkiego już jutro. Na stronie staleksliga.pl będzie terminarz tego, jak zagramy za tydzień. No i będzie to również terminarz naszych następnych transmisji. Do końca pozostało już niecałe 5 minut. Mamy kolejną bramkę dla drużyny Gresty, numer 2, przepraszam, 16 bodajże, dla Akropol Team. Tak jest, Szymon Filnik z numerem 16, strzelcem tej bramki dla drużyny Akropolu. No i w tym momencie Akropol prowadzi już 6-4, po raz kolejny odskakuje na te dwie bramki różnicy. No i było po raz kolejny blisko. Trzy minuty, 20 sekund pozostały do zakończenia tego spotkania. No i zobaczymy, co
stanie się, czyli jeszcze drużyna Gesty podniesie się. Drużyna Gesty ma tutaj naprawdę ciężkie zadanie. To jest taki prestiż, to drugie miejsce. Do czterech, no ale jak wiemy, drugie miejsce da tylko i wyłącznie tą drugą ligę właśnie ekipie. Właśnie, Akropolu. Dwie minuty do końca, dwie bramki. Będzie naprawdę niezwykle ciężko, szczególnie, że Akropol gra naprawdę niezwykle fajnie. Może to się podobać kibicom, którzy są tutaj na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. No i kolejny strzał obok bramki. Wychodzi z bramki Dobrowolski, wybija tą piłkę. Teraz pusta bramka, musi cofać się bramkarz. Ojojoj, tam weszło w siebie trzech zawodników. No i mogło to się skończyć naprawdę nieciekawie. Jest faul i jest przedłużony rzut karny. Szósty faul. No i jeżeli Akropol straci teraz bramkę, jeżeli strzeli tą bramkę drużyna Gresty, no to będzie jeden gol różnicy. No a do końca spotkania pozostanie tylko i wyłącznie 40 sekund. Zobaczmy, kto będzie strzelał. Jest tam trzech zawodników ustawionych. Strzał, gol! Mateusz Waśkowski, strzelcem tej bramki dla drużyny Gesty. 5-6. No a teraz okazja, ależ zmarnowana. To była setka. Jeszcze kolejna okazja dla Akropolu. Ale sytuacja niewykorzystana. Teraz Gesta, bramka samobójcza! Cóż się w tym momencie stało? Akropol miał 6-4. No i nagle zrobiło się 6-6. Bramka samobójcza, za chwilę to Państwu pokażemy. Jak to się tutaj stało? Coś niesamowitego. Takie coś straciła drużyna Akropolu. No a Gesta jeszcze będzie walczyła tutaj o zwycięstwo. No zobaczymy, czy Akropol 10 sekund do końca. Daleki wyrzut. No ale nie mogli tego strzelić zawodnicy ekipy Gesty. 6-6. Akropol Gesta. Za chwilę kolejne spotkanie.